No i teraz mam lekki dylemat, co z tym zrobić. Myślałem, że w projekcie, który aktualnie realizuję, czyli 10 stolików dla jednego z browarów kraftowych, mało co mnie zaskoczy. Jednak na końcu mam lekką awarię. Mianowicie, jak możecie zauważyć, jest to spód blatu, a blat jest wykonany z klejonki jesionu. Klejonka ma to do siebie, że lubi się wyginać. Dlatego też zabezpieczyłem się przed taką ewentualnością, wpuszczając do środka całownik. Ku mojemu zdziwieniu okazał się być niewystarczający. Ten blat jest minimalnie w tym momencie wygięty. Minimalnie. Blat się powinien dostosować do tego całownika. A jednak zaskoczenie, bo to całownik dostosował się do blatu. Wygiął się. Jest za słaby. I mam, szczerze mówiąc, lekką awarię w tym momencie. Co z tym fantem zrobić? To teraz jak odkręcę, to będziecie mieli okazję zobaczyć, jak bardzo to się wygięło. Proszę. Jest to, no, bardzo ciekawe. Blat nie jest jakoś mega super wygięty, aczkolwiek no jest tutaj gdzieś z pół centymetra, myślę, różnicy wysokości. To był mój plan A, na szczęście. Miałem też plan B. Wyfrezuję cały jeden duży rowek na profil 2x4 cm, grubości ścianki już 3, to będzie bardzo porządne wtedy i nie powinno być z tym żadnego problemu. Nowe doświadczenie. Bardzo cenne to jest nowe doświadczenie. Nie ma łatwo, a myślałem, że już będzie za chwilę gotowe.